Barbara Petrycka zaginęła 20 grudnia w centrum Gliwic. Kobieta wyszła z domu do pracy i ślad po niej zaginął. Nie miała przy sobie telefonu ani dokumentów. Teraz szukają cała Polska. Barbara Petrycka ostatni raz kontaktowała się z krewnymi 20 grudnia, czyli niedługo przed Wigilią. Czterdziestoczterolatka z Gliwic wyszła po południu ze swojego domu, by udać się do pracy. Nigdy do niej nie dotarła. Po tym, jak wyszła na ulicę, ślad po niej zaginął. Rodzina kobiety błyskawicznie zgłosiła sprawę policji. Wczoraj także rozpoczęła się organizowana przez nich akcja poszukiwawcza. Zgłosić do niej można się za pośrednictwem Facebooka na stronie Sprawa Zaginionej Barbary Petryckiej. Wolontariusze przeczesują teraz miasto w poszukiwania kobiety. Barbara Petrycka zaginęła przed 10 dniami. Czterdziestoczterolatka udała się do pracy w niebieskiej kurtce i taką zarejestrował ją miejski monitoring Gliwic. Niestety do tej pory nie udało się natrafić na żaden trop. Wolontariusze w odblaskowych kamizelkach udają się na wyznaczone przez organizatorów tereny. Jak informują administratorzy sprawy zaginionej Barbary Petryckiej, aby dołączyć się do poszukiwań, wystarczy odblaskowa kamizelka i latarka. W akcję włączyło się już kilkaset osób. Wspierają ją także lokalne media. Portal Ino Gliwice. PL udostępnił nawet swojego drona. Rodzina zaginionej prosi również, aby osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat zaginionej i jej możliwego miejsca przebywania przekazały je pod numerem telefonu +48 727 911 941. Ostatni raz widziano ją w Zabrzu. Według świadków Barbarę Petryką widziano ostatni raz około godziny 16 na zabrzeńskich Kończycach. Jak powiedział mediom jej syn, powodem zaginięcia mogły być jej problemy psychiczne spowodowane rozwodem, który bardzo ciężko przeżywała. Moja mama była po rozwodzie i bardzo ciężko przeżywała rozwód. Miała stany depresyjne, myśli samobójcze i nic nie wskazywało na to, żeby były z tym jakiekolwiek problemy czy kłopoty, ale w środę jeszcze była w pracy, ale w czwartek już niestety dostałem telefon z pracy od niej, że zaginęła, że nie było jej w pracy i to już był pierwszy sygnał. Dzień później już zadzwoniłem na policję, powiedział Sebastian Petrycki. Głos zabrał także przedstawiciel Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach. Nie chcę snuć żadnych mrocznych podejrzeń, ale bywają takie sytuacje też tutaj. Optymistyczna wersja, że ludzie chcą często zerwać ze swoim dotychczasowym środowiskiem, opuszczają umyślnie mieszkanie, ale bywają też sytuacje kończące się tragicznie. Ja nie chcę tu oczywiście wyrokować, to oczywiście postępowanie, które prowadzimy, pozwoli nam prawdopodobnie ustalić, jakie były okoliczności tego zaginięcia, poinformował Marek Słomski.